Natalia pisze: a zrobisz fakty o Pchiomi? Można, jak najbardziej. Pchiomia to świniopodobna kreatura przemierzająca zwykle zalesione tereny warku. Przypomina połączenie świni, słonia i zebry. Mi szczerze przypomina tego konusa, który darł się na Manika na początku pierwszej części epoki lodowcowej. Przestań się cofać, koleś! Pchiomia to jest żyjątko dosyć pospolite. Jest trochę wolniejsza niż raptor, nie zadaje jakoś super dużo obrażeń. Co mnie najbardziej zdziwiło, to nie zbiera jagódek, a jej funkcja jest dość mocno związana z jagódkami. Można ją unieruchomić przez balo, wystrzeliwaną siatkę, no i zarówno małe, jak i duże sidła. Czyli w sumie przez wszystko może zostać unieruchomiona. No, czyli w kwestii bycia niepowstrzymanym dajemy jej 0 na 4. Pchiomia może zadawać tylko obrażenie strukturom słomianym i szklanym. Dlatego w tej kwestii dostaje 2 na 6. W kwestii takiej destrukcyjno-bojowej, nasz obiekt testowy wychodzi dość marnie. Ale ma jedną ciekawą umiejętność. Mianowicie, jak zaczniemy go karmić białymi jagodami, zaczyna wytwarzać strasznie dużo nawozu. No co jest dość przydatne, jak się ma ogródek. Więc będąc w 100% szczerym, chcesz mieć ogródek, zdejmuj se Pchiomię. Zdejmowanie. Tejmuje się ją jak 90% innych zwierzątek warku. Czyli bierzesz bało, pałkę, siatkę, sypiającą strzałkę, no i lecisz. Karmi się oczywiście jagódkami, owocami lub podstawowej maści przysmakami. Niestety posiada tylko jeden atak. Można z niej zebrać skórę i mięso. W jej przypadku najlepiej inwestować punkty w jedzenie, bo im więcej Pchiomia może zjeść, tym więcej za jednym razem wytworzy nawozu. Natomiast czym właściwie była ta Pchiomia? Była ona ssakiem z rzędu trąbowców. Żyła ona około 35 milionów lat temu na terenach dzisiejszej Afryki Północnej. Miała ona 2,5 metra wysokości i nawet 5 metrów długości. No i ważyła od 2 do 3,5 ton. Co ciekawe, w arku jest troszeczkę inaczej przedstawiona niż jak to było w rzeczywistości, że tak można powiedzieć. Proszę bardzo, macie tutaj zdjęcie Pchiomi i zdjęcie czaszki Pchiomi. Widzicie jakąś różnicę? Mianowicie kły umieszczone w szczęce wyglądają inaczej. Mianowicie nie są takie szablozębne. Zwróciłem wam na to uwagę nie tylko ze względu na ciekawostkę, ale również w zrozumieniu funkcji, jaką mogły pełnić te kły. Ponieważ kły w szczęce, czyli te górne, mogły służyć zarówno do obrony, co to jest dość logiczne i w tym przypadku, ale również do skubania kory z drzew. No i jak w przypadku czaszki jest to jakoś logiczne, tak w przypadku arka, no dziwnie by to wyglądało, co nie? Dobrze, mamy jeszcze kły w żuchwie, czyli te na dole. One głównie służyły do wydobywania pożywienia. Miało kształt takiej łopaty, więc zgaduję, że to pożywienie było, nie wiem, pod ziemią i mogła funkcjonować jak współczesny dzik na przykład.